Czyli gdzie jesteśmy teraz? Jesteśmy, to się nazywa saddling area, czyli miejsce, gdzie przychodzą konie z receiving barn, tak? Czyli ze stajni, do których przyjeżdżają ze swoich bazowych stajni. Tam stamtąd są przeprowadzane i tu są siodłane do wyścigu. I stąd idą na tak zwany parade ring i tam z parade ring dostają, jockey dostaje instrukcję i już zmierzają na wyścig do maszyny. Ekstra, super. To jest najszerszy budynek świata. I najbardziej prestiżowe wyścigi konne na świecie. A tu najlepsza kobieta na wyścigach. I jeszcze mistrzyni Polski w wyścigach na wielbłąda. Polski, mistrzyni Polski w wyścigach. No tak, tutaj rzeczywiście jesteśmy oryginalni. Na trawie teraz, bo biegły po piasku. Po piachu, tak zwany dirt track, a teraz po trawie, bo mamy dwie wieże. Tanin jest tak, mamy 7 i 8. Tanin i Ib Malik. Widzisz, tu mamy Tanin, nasz koń ze stajni i Ib Malik, 7-8. Mhm. Trzymamy kciuki. O, ten jaki nerwusek. No to jest faworyt. Bardzo dobry koń, ostatni wyścig wygrał. Nazywa się Batuan, prawie jak bałwan, Batuan. Is the favorite horse, faworyt. Jasne. Siwy, zobacz jaki piękny. Mm-hmm. Beautiful. Ale on jest chyba palkowany, bo mu się nogi plączą. Ale patrz, ma Batmana. Ma Batmana, widzisz? Batman. Aha, na pupie ma Batmana. Tak, ale to jest wycięte, czy on ma taki ciecz? Nie, to są, a wiesz co? To wszystko to są takie specjalne plastikowe formy. Aj, i my zaczesujemy mokrą szczotką. Yes. To jest taki design. A po środku kto jest? To są właściciele tych koni? Właściciele, trenerzy i oczywiście dają dyspozycję jockeyom. To jest nasz tajemny jockey w tym niebieskim kamzole z białą czapką. I mój trener, Bosabal Moheri i Antonio Frezu. Właśnie ten koło kamerzysty, tak? Tak, teraz ten wsiada na konia. Tutaj wsiada na konia najdalej. Jedzie na koniu numer 7 Tanin. Tanin na koniu numer 7 zasuwa. Antonio Frezu. I tak. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Godoński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś moim gościem jest Joanna Patejuk. Witam Cię, Asiu, cześć. Witam serdecznie, Wojtek. Asia jest profesjonalnym jockeyem, ale zarówno konnym, jak i wielbłądzim. Nietypowa sprawa. Jest w zasadzie, mieszkasz w Dubaju. Jesteś jedyną osobą z Polski, która wykonuje ten zawód. Tak, czyli zawodowo zajmuję się treningiem koni wyścigowych, pracuję w jednej z bardziej prestiżowych stajni wyścigowych tutaj w Dubaju pod patronatem Dubai Racing Club. Tu właśnie mamy widok na tor wyścigowy, z tyłu są stajnie, w których pracuję. Natomiast i za parę minut zaczyna się wyścig. Za parę minut zaczynamy wyścigi. Mam dzisiaj 6 wyścigów w naszym programie wyścigowym. Z naszej stajni biega 6 koni, także miejmy nadzieję, że pobiegną z sukcesem. Al-Gad, Al-Tanin z tych lepszych i Ib Malik biegają w wyścigu sprinterskim. Ja natomiast po godzinach, tak żeby urozmaicić sobie jazdę konną czy bycie jockeyem i jestem treningowym, stałam się jockeyem na wielbłądach. Tak, ale w ogóle jak to się stało, że tutaj trafiłaś? Ile czasu już tutaj mieszkasz? Co robiłaś w Polsce? Czyli tak, jestem w Dubaju 11 lat, a właściwie 11 sezonów wyścigowych, bo w międzyczasie jeszcze pomieszkiwałam w Stanach. Też oczywiście pracowałam w branży wyścigowej. Z końmi związana jestem całe życie, od 7 roku życia praktycznie jeżdżę konno, więc
Nie przyznam się, ile lat. Bardzo długo. Dopiero chwila. Dopiero tak. Chwila. I zgodnie z filozofią czy mottem Winstona Churchilla, który powiedział, że żadna chwila spędzona w siodle nie jest straconą. W związku z tym kontynuuję to. A moje hasło: na końskim grzbiecie podążam po świecie. Super. Więc jakby Dubaj, przed Dubajem były Włochy, były właściwie większość krajów europejskich, gdzie wyścigi konne są rzeczywiście popularne. No i przyszedł czas na Dubaj, na egzotykę, coś innego, ciepło. Ale co robiłeś w Polsce? Czy też już miałeś karierę związaną z końmi? Tak. Tak jak powiedziałam, zaczęłam jeździć od 7-10 roku życia w szkółce jeździeckiej w Białymborze, zachodem pomorskiej, pozdrawiam. Ja również. Gdzie był, w tej chwili dążą do tego, żeby reaktywować to miejsce. Państwowe Stado Ogierów, gdzie odbywały się bardzo prestiżowe zawody WKKW, też Mistrzostwa Świata, między innymi w 1986 roku, w 1987 Mistrzostwa Europy. I tam zaczęłam jeździć konno, przez 10 lat byłam miejscem, jeździłam w sporcie WKKW. Zdobyłam również w wieku lat 15 złoty medal na koniu, który nazywał się Sheik, więc chyba przeznaczenie w tym kontekście. Miałam wtedy 15 lat, bo to były Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych. No i jakby kontynuowałam tą karierę, po czym jak po zdaniu matury zdecydowałam się na studia w gdańskim AWF, Gdańsk-Żabianka, też pozdrawiam, moje piękne lata studenckie, burzliwe, ponieważ Gdańsk-Żabianka sąsiaduje z torem wyścigowym Sopot Wyścigi, tam zaczęła się jakby, tam nastąpiła jakby taki tranzyt, tak, ze sportu konnego, czyli z WKKW na wyścigi konne. No już w tej chwili zajmuję się wiele lat wyścigami konnymi, więc w Polsce zaczęłam karierę jockeya i tak do tej pory kontynuuję. No i dobra, z Polski trafiłaś gdzie? Do Włoch, tak? Z Polski trafiłam do Włoch, gdzie mieszkałam przez prawie 7 lat i tam jeździłam zawodowo, tak, jako jockey. Przywoziliśmy konie z Polski, z polskim pochodzeniem, które doskonale radziły sobie na włoskich torach, takich jak Merano, Mediolan, Pisa, Rzym. Wygrałam sporo wyścigów, reprezentowałam godnie polskie barwy. I po tych 7 latach, z Polski jakby i we Włoszech, pojechałam do Emiratów. A Stany? A Stany były w międzyczasie. Aha. Stany były w międzyczasie, więc po 2 latach pobytu w Emiratach postanowiłam poza sezonem tutaj wyścigowym zimowym w Dubaju, który trwa od końca listopada do początku kwietnia, po czym mamy oczywiście przerwę, więc w kwietniu po drugim roku pobytu w Dubaju pojechałam do Stanów. Na następnym pół roku i tak przez 5 lat, tak, byłam jakby pół roku w Stanach i pół roku w Dubaju. Mhm. No i teraz trafiłaś do raju tak naprawdę konnego chyba, bo tutaj to jest ulubiony sport ludzi, którzy pochodzą z Emiratów. I jak tutaj się odnajdujesz w ogóle w tym wszystkim? No zdecydowanie. Bo to już 11 rok tutaj mieszkasz, tak? 11 rok. No zdecydowanie nazywam Dubaj moim drugim domem. Mamy bardzo międzynarodową społeczność, kupę przyjaciół, wszyscy są naprawdę bardzo pomocni, bardzo otwarci. No, polecam nie tylko w sensie jakby turystycznym, ale również biznesowym. To jeszcze mogę powiedzieć o Dubaju. To jest w tej chwili twój biznes? Czy ty jak tutaj? Czy jesteś zatrudniona? Czy to jest jakaś twoja firma? Czy masz własną firmę i jakby udzielasz tych prywatnych lekcji jazdy jako swoja firma? Jak nie, to jest? Nie. Ja jestem zatrudniona przez właśnie Dubai Racing Club w profesjonalnej stajni wyścigowej. I to jest moja bazowa praca. Wykonuję ją od 3 rano, właśnie 3:35 wstaję. Moim zadaniem jest jakby odbycie treningu na 6 koniach razem z całym teamem. Mamy 70 koni w stajni, 60 osób się tym zajmuje, od jeźdźców po weterynarzy, po trenera, asystentów i tak dalej, cały team. Po czym o 9:30 jestem już po pracy, także pędzę na śniadanko. Aha. Natomiast dodatkowo, czyli to jest moja praca, jestem zatrudniona tutaj przez Dubai Racing Club, natomiast dodatkowo prowadzę agencję. W ubiegłym roku byłam agentem naszego najlepszego jockeya, Szczepana Mazura, powszechnie znanego w Polsce, był 6-krotnym czempionem jockeyów. Doskonale sobie radził przez 6 sezonów tutaj w Dubaju. Współpracowaliśmy efektywnie, w tym roku zdecydował się na Katar, gdzie również wspaniale sobie radzi, czyli jakby dodatkowo jestem agentem. W tym roku jestem również agentem, wspieram rosyjską stajnię, która przyjechała z 3 końmi.
Po raz pierwszy w ogóle w historii rosyjski trener postanowił spróbować swoich sił w Dubaju, więc ja jakby jestem takim menadżerem tej stajni, pomagam w całym jakby takiej organizacyjnej stronie tej stajni. No i z sukcesem rzeczywiście jeden z tych koni biegał tutaj dwa razy, biegał, dwa razy wygrał. Jest najlepszym trzyletnim koniem i będzie biegał w prestiżowym wyścigu derby w dniu Dubai World Cup. Nazywa się Azur Coast. Te konie są sprowadzane z całego świata. Jak to wygląda? To są jakieś olbrzymie pieniądze z tego, co się orientuję, takie konie. Tak, konie są sprowadzone z całego świata przez lokalnych właścicieli, lokalnych biznesmenów, ale oczywiście również rodziny szejków, rodziny Royal Families. Są zakupowane we Francji, w Anglii, w Irlandii, również w Stanach wiele z nich, ponieważ specyfiką tego toru jest bieżnia piaskowa. A na bieżni piaskowej najlepiej sprawdzają się konie z pochodzeniem, wyhodowane w Stanach z pochodzeniem amerykańskim. Co jeszcze mogę powiedzieć? O koniach może już wszystko. Powiedz mi, jak trafiłaś do wielbłądów? Okay, bo czyli... to jest nietypowa sprawa, to tak naprawdę jak zobaczyłem wyścigi, jak Asia się ściga, no to po prostu byłem w szoku. Opowiedz, jak to wygląda, bo to jest też na jakąś tam odległość się ścigacie, jest kilka kobiet, tak? Tak, czyli można powiedzieć, że gdzieś tam podobieństwa można upatrywać w tym, że wyścig wielbłądów również odbywa się na profesjonalnym torze dla wielbłądów, ponieważ oprócz tego, tak jak powiedziałeś Wojtku dokładnie, bardzo popularne są wyścigi konne, natomiast bardzo popularne również są wyścigi wielbłądów, na których jeżdżą roboty zrobione z wiertarki. Więc to są najbardziej popularne wyścigi, bardzo wysoko dotowane. Ja trafiłam do teamu wyścigowego, założyła ten team dziewczyna z Niemiec, Linda Krokenberger, która stwierdziła, mając tą, jakby rozwijając swoją pasję do wielbłądu, założyła szkołę przy współpracy z lokalnym właścicielem wielbłądu i postanowiła uczyć, dać taki dostęp, tak, ludziom, turystom, ale też ludziom lokalnie mieszkającym, do tego, żeby nauczyć się jeździć na wielbłądzie. Na kanwie tej szkoły powstał team, wyłącznie kobiecy, Female Camel Racing Team, pierwszy na świecie taki team. Mamy licencję z Dubai Camel Racing Club, czyli mamy licencję, jesteśmy oficjalnie jockeykami wielbłądzimi. No i znalazłam dziewczynę na Instagramie, dołączyłam, wrzuciły mnie na tak zwany Jala, czyli szybki program nauki jazdy na wielbłądzie szybkiej, wyścigowej i po właściwie miesiącu wystartowałam już w pierwszym wyścigu. I był pierwszy sukces. I był pierwszy sukces. Nasza seria nazywa się C1, czyli Camel 1, nawiązując do Formuły 1. C1 Championship. Zajęłam drugie miejsce w pierwszym wyścigu. Także... Czyli zdobywasz tej tak samo dyplomy, medale dla Polski. Oczywiście. No, w tej chwili po czwartym wyścigu zajęłam drugie miejsce, czyli srebrny medal i dwa złote. Także dumnie reprezentuję... Gratulacje. Dziękuję serdecznie. Dumnie reprezentuję Polskę. Muszę przyznać, że bardzo ogromnym wsparciem, jakby cieszę się ogromnym wsparciem i takim entuzjazmem ze strony polskiej, znaczy Polonii, tak? Polonii dubajskiej. Wspaniali przyjaciele, wspaniali ludzie, wspaniali nowi koledzy, koleżanki, którzy nawet przywieźli polską flagę, także jest super. Jest mocna reprezentacja polska w wielbłądzich wyścigach kobiecych. Trzeba to coraz mocniej rozreklamowywać i to będzie też jakiś bardzo taki dobry sport. No myślę, bardzo rozpoznawalny sport może to być na świecie, bo jest nietypowy. Jest bardzo nietypowy, jest bardzo oryginalny i przyznam, że celem całego naszego teamu i w ogóle celem szkoły jest to, żeby stało się to regularnym sportem tutaj właśnie lokalnie, ale być może też w innych regionach świata. I z tego, co mówiła mi Linda, zostałyśmy zaproszone, gdzieś tam jesteśmy w trakcie rozmów, na wyścig do Kataru i do Mongolii. Także jeszcze do Europy trzeba przyjechać. No właśnie, jeszcze do Europy, wszystko przed nami. A powiedz mi, bo te wyścigi wielbłądów troszeczkę się różnią od wyścigów takich konnych. Nie ma publiczności tradycyjnie rozstawionej w taki sposób, tylko jedzie się samochodami, tak? Możesz o tym opowiedzieć? Tak, czyli tor wyścigowy, znaczy nasz wyścig jest jakby wyścigiem sprinterskim, odbywa się na dystansie 1200 metrów. Mamy trochę inną maszynę startową niż tutaj widzimy na wyścigach konnych. I żeby jakby monitorować ten wyścig, to oczywiście cała publiczność, również stewardzi, tak, bo mamy też oczywiście cały patronat z Dubai Racing Camel Club z operatorem filmowym, jadą wzdłuż toru samochodami. Publiczność też.
I publiczność też, czyli można jakby aktywnie, jakby mówimy tak, że jeden wyścig odbywa się na torze między wielbłądami, a drugi między publicznością obok, wzdłuż toru. Także jest, no jest adrenalina. Szaleńczą jazdę jeepami koło toru. Tak, także jest dużo akcji, zapraszamy oczywiście. Można zobaczyć gdzieś te wyścigi na YouTubie, na jakimś kanale, jest jakiś kanał, żeby można było Was poglądać? Tak, mamy wyścigi na YouTubie są relacje z tych wyścigów, ale oprócz tego mam swoją stronę internetową. A jak mogłabyś to podaj? ADCRC.me. Podamy tą stronę, może na linku. Podlinkujemy. I bardzo, bardzo proszę o... No i zapraszamy, bo można zabukować przez tą stronę również lekcje jazdy na wielbłądzie i można po odbyciu sesji treningowych i zdobyciu licencji, można brać udział, oczywiście tylko panie. Przepraszam, panowie, ale może można wziąć udział w takim wyścigu. A powiedz mi, jest taka możliwość, że przyjedzie tutaj jakaś pani na wakacje dwutygodniowe i zapisze się na takie szkolenie? Oczywiście tak. Ile takie szkolenie potrwa? Jeżeli chodzi o taką pojedynczą lekcję, to trwa ona 1,5 godziny. Oczywiście przy asyście naszych dziewczyn, które oczywiście są trenerkami, są instruktorkami. Także zapraszamy i tak jak powiedziałam, można zabukować. A w takim wyścigu po jakim czasie można wziąć udział? Pierwszym jakimś takim? Jakby na pewno w moim przypadku był to taki program dosyć przyspieszony. Ale ty miałeś doświadczenie olbrzymie. Tak, ze względu na to, że ja mam doświadczenie w wyścigach konnych. Natomiast większość dziewczyn troszkę jeździ też konno. Może nie zawodowo, ale jeździ konno, więc jest to pomocne. No, kwestią jest tego, jak szybko się ktoś uczy, tak? I trzeba pokonać lęk wysokości, no bo trochę jest wysoko na tym wyglądzie, no wyżej tak, niż na koniu. Tak. I też tą prędkość, tak? Także no, myślę, że to są indywidualne preferencje, ale no tak na pewno z 20 czy do 30 takich lekcji trzeba odbyć, tak? Czyli dłuższe wakacje trzeba sobie zarezerwować, jakby któraś z pań miała ochotę pościgać się na wielbłądach. Zapraszam. Ale polecam, no bo to jest kolejna atrakcja, jaką trzeba w życiu zaliczyć jakby, tak? Tak, powiedz w Dubaju. Mocno różni się jazda na wielbłądzie od jazdy takiej konnej? Przyznam tak, zupełnie inny jest dosiad, ponieważ oczywiście tu jest siodło, w moim przypadku siodło wyścigowe, my praktycznie jeździmy na bardzo krótkich strzemionach, więc praktycznie stoimy na tych koniach. Środek ciężkości jest przesunięty bardzo mocno do przodu, natomiast na wielbłądzie jest tak zwany szadat, który jest zbudowany ze stelaża, z linek i z kocu. W każdym razie siedzimy na tym szadadzie z podkurczonymi, zgiętymi w kolanach nogach, na boso. No i jakby pędzimy w rytmie wielbłąda. Nie myślałeś, że zostać ambasadorką tego sportu w ogóle na Europę? No, wszystko przed nami. Bo na pewno. Łatwe do wykonania, sprowadzenie paru wielbłądów i przełożenie tego na Europę? Myślę, że jest taki, jest to na pewno w naszych planach. Szkoła, w ogóle całe to przedsięwzięcie jest bardzo młodym przedsięwzięciem, bo szkoła, znaczy w ogóle team jest, jakby ma pół roku dopiero, więc nawet jeszcze nie mamy rocznej tutaj rocznicy, tak? I na pewno wszystko przed nami. Mocno promujemy, przyznam, że bardzo mamy ogromne zainteresowanie ze strony mediów i ze strony w ogóle lokalnej i międzynarodowej również publiczności i jakby ludzi, tak? Jest, tak. Natomiast myślę, że tak, że to jest w ogóle coś bardzo egzotycznego i atrakcyjnego. Także. Jasne. Jakie plany na przyszłość? Czy myślałaś o jakiejś takiej szybkiej, najbliższej przyszłości, co będziesz robiła? Na pewno zostanę jeszcze w Dubaju, bo wiążę moje plany zawodowe z byciem trenerem. Chciałabym mieć swoją własną stajnię wyścigową po tych wielu latach, więc jakby wiąże się to z jakimś tam nawiązaniem współpracy z właścicielami, którzy już mają konie wyścigowe, ale również z nowymi właścicielami, którzy chcieliby, czy ludźmi biznesu, tak, którzy chcieliby stać się właścicielami koni wyścigowych, także to jest taki plan na przyszłość, natomiast na pewno nie porzucę wielbłądów i będę kontynuowała wspieranie szkoły, wspieranie naszego teamu, tak jak mówisz, jeżeli chodzi o promocję, aktywny udział w wyścigach, także na pewno to jest I tego Ci życzę. Mój kanał nazywa się Kopalnia Sukcesu. Zawsze zadaję moim gościom pytanie, czy osiągnęli już sukces. Jak Ty to widzisz ze swojej perspektywy? Myślę, że w pewnym sensie tak. Chociaż wiele jeszcze marzeń, tak? Marzeń jest przede mną. Ale myślę, że jest to swego rodzaju sukcesem. Na pewno jest to ogromną satysfakcją. Dziękuję Ci pięknie za wywiad. No, wywiad musi być dzisiaj troszeczkę krótszy, z tego względu, że zaraz zaczynają się wyścigi. Bomba w górę. I nie możemy tutaj za dużo czasu spędzić. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Życzę również. Kolejnych sukcesów.
Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam również. Jeżeli odcinek się Państwu podobał, bardzo proszę oczywiście o wciśnięcie tej ikonki subskrybuj pod filmem i zostawienie łapki w górę. Oczywiście też zapraszam do śledzenia tutaj przygód Asi i na YouTubie i na tej stronie, którą podlinkujemy w filmie. Także dziękuję. Jeżeli możecie, puśćcie ten film dalej, upubliczniajcie to. Zwiększa to bardzo zasięgi. Dziękuję pięknie i do zobaczenia. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.